Polskie Radio Białystok. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Panie wojewodo, jak pan skomentuje decyzję o wyrzuceniu Jana Dobrzyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości? No z jednej strony to mogę ubolewać, że do takiego momentu doszło, natomiast no to jest jakby naturalna konsekwencja tego, co Jan Dobrzyński podjął, jaką decyzję podjął, a mianowicie startowania z własnego komitetu przeciwko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości w wyborach senackich. Długo był w zawieszeniu. Od kwietnia 1918 roku wisiał tak sobie gdzieś pomiędzy. No tak, i to był pewnie dla niego też czas na przemyślenia różnego rodzaju. Stało się, jak się stało. Mogę tylko ubolewać nad tym, że wieloletni członek naszej partii. Były wojewoda również. No podjął taką decyzję, no bo wiadomo, a co nim wybory, że wybrał taką decyzję? A to trzeba go zapytać, no myślę, że... A jak pan sądzi? No chęć kontynuowania swojej działalności publicznej, natomiast nie zmieścił się w ramach Prawa i Sprawiedliwości przy typowaniu kandydatów między innymi do Senatu. Wybrał taką decyzję, no mogę, jak powtarzałem, ubolewać, że przeciwstawił się Prawu i Sprawiedliwości, no bo tak to trzeba skomentować. No wybory są tym momentem, kiedy partia się mobilizuje, bo to jest moment, w którym trzeba włożyć wysiłek jak największy, aby osiągnąć to, co jest głównym celem partii. Na czyli lojalność. Trzeba liczyć na lojalność. Głównym celem partii jest wygrywanie wyborów, później sprawowanie władzy, realizowanie swojego programu. I tutaj jest wymagana i dyscyplina, ale i również taka mobilizacja. Prezes Kaczyński powiedział w Olsztynie, że będzie 100 obwodnic. A co w Białymstoku może obiecać? Bo dzisiaj wieczorem jest konwencja. Ja myślę, że kontynuowanie tego, co już dokonaliśmy, plus pewne rzeczy, które być może dzisiaj zostaną dodatkowo. Co by pan skorygował? Jakie nowe priorytety ustalił, żeby przyspieszyć rozwój województwa? No powinniśmy kontynuować ten wysiłek infrastrukturalny, te wykluczenie komunikacyjne, które przez lata dotykało nasze województwo. W tej chwili mamy, no jakbyśmy nie spojrzeli, wzmożenie inwestycyjne i w tej sferze infrastrukturalnej. Pewnie byśmy oczekiwali, żeby te efekty jeszcze szybciej przychodziły. Mówię tu chociażby w kontekście budowy Via Carpatii. Via Baltica jest już w tej chwili faktem. Się buduje, pewne odcinki są zbudowane, pewne już przystępuje się do budowy. Będą kolejne. To jest już fakt i temu nikt nie zaprzeczy. Rail Baltica trzeba podciągnąć, przyspieszyć. Tak. Musimy podejmować różne rozwiązania takie, aby uprzemysłowić jeszcze mocniej nasze województwo. Portugalii, nie sądzi pan, panie wojewodo, nie zbudujemy drugiej Portugalii, która ma autostrady, ma szybką kolej, ale ludzie emigrują nadal, państwo się nie rozwija, nawet Rozstosujemy, jak pan redaktor wie, Prawo i Sprawiedliwość stosuje wielorakie instrumenty i społeczne, i gospodarcze, i podatkowe, i powiedziałbym dotyczące sfery szeroko rozumianych usług publicznych, tak aby ten rozwój nasz był taki całościowy. No nie można tworzyć pewnych obszarów bardziej rozwojowych, a zapominać o innych. No, sukces gospodarczy czy społeczny danych krajów się osiąga działając na wielu polach. I myślę, że Prawo i Sprawiedliwość wykazuje, że jest zainteresowane i rozwojem oświaty, i rozwojem, podnoszeniem rozwoju, czy tam poziomu usług zdrowotnych, i sprawami gospodarczymi, i społecznymi. Dzisiaj, wojewodę, zajmujemy się infrastrukturą. Będzie pan podpisywał decyzję o budowie gazociągu łączącego Polskę z Litwą. Na nieszczęście, taka jest moja opinia, ten gazociąg nie będzie przebiegał przez Bielsk Podlaski, Białystok, Augustów, gdzie najwięcej tego gazu potrzeba, tylko poleci gdzieś tam za Kolnem, przez część województwa warmińsko-mazurskiego w okolicach Suwałk do Litwy. No nie do końca tak jest, bo te nitki będzie taka nitka północna i południowa tego gazociągu. Oczywiście tak, to jest... schematycznie rzecz biorąc. To jest taka kwestia, że to jest gazociąg, gdzie będzie dystrybuowany gaz w wysokim ciśnieniu, bo to ma być
powiedzmy takie połączenie międzynarodowe w ramach zabezpieczania powiedzmy tych potrzeb. No, ale w jak spojrzymy na mapę, między innymi w Gazsystemie, to nasze województwo jest białą plamą, jeśli chodzi to o to prawda, ale to gazowniczą. Bardzo szybko się zmienia. Tutaj przedsiębiorstwa, które działają w tej dziedzinie, podejmują i również te kroki, żeby budować te stacje takie stacjonarne. No, na razie będziemy wozili gaz ze Świnoujścia. Ale powiem panu redaktorowi, że Moniek, Grajewa i tutaj zamieniali płyn na gaz, a jesteśmy pomiędzy dwoma wielkimi gazociągami. 5 miliardów metrów sześciennych gazu na południu, Jamał 30 miliardów, a sama sieć u nas jest słaba. Myślę, że niezależnie od tej oceny, w tym zakresie wiele się zmienia i będzie się zmieniać, bo jest świadomość taka i po stronie, powiedziałbym, decydentów i tych, nazwijmy to, gazowych, tak to określmy, że tą i decydentów politycznych, że tą białą plamą w dostępie do gazu, w szczególności sieciowego, województwo podlaskie nie powinno być. I ta inwestycja Gazsystemu, która na razie jest w fazie wydawania różnego rodzaju decyzji, na pewno się przyczyni do tego, że ta dostępność do gazu sieciowego się zwiększy. Długo dochodziliśmy do tych naszych podlaskich dróg samorządowych, bo jak się pojeździ, panie wojewodo, po różnorodnych drogach, na przykład do Wysokiego Mazowieckiego, albo z Downar do Czciannego i jeszcze w innych miejscach, to są już ograniczenia do 60 kilometrów, bo stan nawierzchni jest tak zły, że nie da się szybciej jechać. Ponad 400 miliardów na drogi samorządowe, województwo, milionów. 400 będzie... miliardów oczywiście też pewnie byśmy zagospodarowali, tak? Ale na razie mówimy o 400 milionach, a w skali kraju w ramach wieloletniego tego programu to ma być 36 miliardów. To jest skok, powiedziałbym, jakościowy. Ja powiem tak, dofinansowanie dróg lokalnych, czyli tych gminnych i powiatowych. Jeszcze niedawno mieliśmy kwotę rzędu 50 milionów. Teraz jest to prawie 400 milionów. Jest ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych. Ona stwarza w ogóle nowe możliwości. Ja tak porównawczo powiem. Dofinansowanie w ramach tej ustawy może być do 80% do tego wysiłku inwestycyjnego samorządu. Dawniej było tylko do 50%. Więcej nie można było już. Można realizować inwestycje wieloletnie w cyklach, nawet projekcji po 3, 4, 5 lat. To jest następna sprawa. I tak porównawczo powiem, bo to chyba będzie najbardziej tak obrazowo. W poprzednich tych programach, przed ustawą, maksymalna kwota dofinansowania mogła być 3 miliony. W tej chwili mamy 30 milionów. To myślę, ta skala liczb daje porównanie. A nie dość tego, jest to system funduszowy, niedotacyjny w sensie takim, że musimy się zamykać w roku budżetowym, realizujemy inwestycje, rozliczamy się na bieżąco, czyli innymi słowy rozliczamy się nie po zakończeniu inwestycji, to wtedy wiadomo, wcześniej ciężar ten musiał ponosić samorząd. Natomiast rozliczamy się w trakcie inwestycji. Są harmonogramy. Skończyliśmy określony odcinek, rozliczamy, tak, pieniądze. Są nawet rozliczenia. Do umowy zawieramy taki harmonogram rozliczania inwestycji. To daje większą płynność samorządów. No ale oczywiście to są tylko takie instrumenty, ale to trzeba było wypełnić treścią, tymi pieniędzmi. I tutaj mamy zasadniczą zmianę. Ale także zachęcać zmianę. Samorządy do tego, żeby zechciały jednak to znaczy, inwestować. Tutaj, panie redaktorze, na razie samorządów nie trzeba zachęcać, bo samorządy aplikują w tym zakresie bardzo chętnie, składają więcej wniosków niż mamy możliwości finansowych. Powiem tak, my będziemy realizować w zasadzie tak. Powiatowe inwestycje to wszystkie, które zostały zgłoszone na rok 2019, dostaną dofinansowanie i zostały zakwalifikowane. Gminne było wniosków 305. 200 realizujemy, te pozostałe są na liście rezerwowej. Listy też żyją, albowiem te wszelkie oszczędności, które będą wynikać z postępowań przetargowych, zasilają fundusz, dają możliwości tego, żeby te inwestycje, które są na listach rezerwowych... Jak są w planie, to zostaną gdzieś kiedyś zrealizowane. Tak, zresztą mamy ten 2019 rok, rokiem takim szczególnym, a mianowicie my przeprowadzamy w tej chwili dwa nabory.
Jeden już w zasadzie zakończyliśmy na rok 2019, ale 28 sierpnia skończyliśmy przyjmowanie wniosków na rok 2020. Czyli innymi słowy kumulują nam się pieniądze, bo z jednej strony mamy te, no powiedzmy 400 milionów do zagospodarowania na rok 2019 i już przyjęliśmy wnioski na rok 2020. Też trzeba pamiętać, że my mamy w ramach tych 414 milionów również limit na inwestycje wieloletnie na dany rok. Czyli mamy 80 w ramach tych 414 miliardów, 80 prawie 2 milionów. To są zerowo, robią. Ale to jest postulatywne. Problem mamy w każdym razie, panie wojewodo, tak, bo byśmy mogli kontynuować rozmowę na temat tych dróg bardzo, bardzo długo, ze względu na to, że są wielkie potrzeby, a musimy to błyskawicznie przerobić, że tak to nazwę, bo drogami ekspresowymi czy autostradami jeździmy od święta. Natomiast tymi lokalnymi jeździmy na co dzień. To prawda i rząd Prawa i Sprawiedliwości stara się, że tak powiem, w tym zakresie prowadzić wspólną politykę, bo mamy wszyscy świadomość, że aby ten system był dobry, to musimy jeździć po dobrych drogach krajowych, o tej wyższej, nazwijmy to, klasyfikacji, ale i również po drogach wojewódzkich, gminnych, powiatowych. To ma być jeden wspólny system, dobrze połączony, bezpieczny i dogodny do przejazdów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.